Robert Janowski zyskał sympatię milionów widzów w TVP. Program Jaka to melodia bez artysty nie jest już taki sam. Ponad dwie dekady prowadzenie muzycznego show zapewniły muzykowi status legendy. Niestety, nie mamy dobrych wieści. Gwiazdor jest w ciężkim stanie i prosi fanów o przebaczenie. Robert Janowski o stanie swojego zdrowia poinformował fanów. Za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Muzyk podkreślił, że zazwyczaj dla artysty coś takiego jak choroba. Nie istnieje i zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Prezenter podkreślił jednak, że tym razem sytuacja jest na tyle poważna. Że nie może zjawić się w Wrocławiu, gdzie miał dać koncert. Artysta przeprosił fanów za niedyspozycję. Robert Janowski w ciężkim stanie prosi fanów o przebaczenie. Robert Janowski jest kultową postacią, która dawała wiele radości milionom. Polaków dzięki niepowtarzalnemu stylowi prowadzenia programu Jaka to melodia. Prezenter przyciągał przed ekrany telewizorów nie tylko zagorzałych melomanów. Teleturniej cieszył dużą oglądalnością także wśród widzów. Których interesowała pasjonująca rywalizacja, a nie tylko czysta muzyka. Piosenkarz zarażał miłością do muzyki, która wręcz emanowała od niego w programie Jaka to melodia. Gwiazdor prowadził show w fascynującym stylu. Wokół teleturnieju wytworzyła się cała plejada fantastycznych graczy, którzy potrafili rozpoznać hity puszczane przez prowadzącego po jednej nutce. W najbliższą niedzielę Robert Janowski miał dać koncert w miejscowości Wrocław. Artysta musiał poprosić swoich fanów o przebaczenie. Muzyk napisał, że ze względu na ciężki stan zdrowia jest zmuszony odwołać koncert. A sytuacja jest o wiele bardziej poważna, niż zwykłe przeziębienie. Moi drodzy z Wrocławia i wszyscy, którzy wybierali się na spotkanie ze mną w niedzielny wieczór. Jest mi bardzo przykro, ale z powodu choroby muszę zrezygnować z koncertu, napisał na wstępie muzyk. Prawie zawsze staram się wywiązywać ze swoich obowiązków zawodowych i nie tylko. Wiem, że artyści nie chorują i zdarzało się, że byle przeziębieniem. Jechałem do pracy, ale tym razem nie jest dobrze, dodał artysta.
Bardzo proszę o wybaczenie i wyrozumiałość. W pewnym wieku już się rozumie, że zdrowie jest jednak najważniejsze. Panie burmistrzu Ryszardzie Wolanin, serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję na spotkanie w przyszłości. Do usłyszenia się z wami, podsumował Robert Janowski. Po tym, jak Robert Janowski pożegnał się z programem Jaka to Melodia, nie osiadł na laurach. Na wiosnę ma ruszyć jego nowy format, a niebawem zobaczymy go też w serialu. Robert Janowski zagra w serialu. Robert Janowski w ostatnich latach skupiał się głównie na muzyce, a nie na aktorstwie. Teraz jednak ma się to zmienić. Ponoć dostał propozycję zagrania w serialu Polsat do przodu Żyj w reżyserii Marysi Sadowskiej. W kogo się wcieli? Janowski zagra ojca jednej z głównych bohaterek. W tej roli ma pojawić się Weronika Rosati. Robert dostaje coraz więcej ciekawych propozycji. Zarówno z telewizji, jak i związane z jego aktywnością artystyczną. Na razie skupia się na trasie koncertowej swojej nowej płyty. Najpiękniejsze melodie mówi wparty znajoma Janowskiego. Robert Janowski, aktorstwo. Janowski ma na swoim koncie role aktorskie. Zagrał w następujących produkcjach. Pora na czarownicę, nocne graffiti, serce górczy kto nigdy nie żył. Jednak najbardziej kojarzony jest z serialem Na dobre i na złe.